Dzień dobry. E-papierosy z całą pewnością nie są tak szkodliwe jak papierosy konwencjonalne. Ale co to tak naprawdę znaczy? No bo chyba zgodzimy się, że na przykład chodzenie po linie między dachami dwóch wieżowców jest bezpieczniejsze niż jeżdżenie po tej samej linie na jednokołowym rowerze podczas żonglowania skalpelami. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas powinien na taki spacer wybierać się bez trwogi w sercu. Dziś śmieszą nas reklamy z przeszłości wykorzystujące wizerunek lekarza do promowania papierosów. Papierosów uważanych w zasadzie powszechnie za szkodliwe. Ale czy nie powinniśmy tak patrzeć na krzykliwe, skierowane do młodzieży reklamy mniej szkodliwych substytutów, które także wprowadzają uzależniającą nikotynę do ustroju człowieka? Spróbujmy się temu przyjrzeć i odpowiedzieć, na podstawie oczywiście prac naukowych, na pytanie, czy e-papierosy są bezpieczne? A jeśli nie, to co grozi ich użytkownikom i czy przypadkiem nie powinno to wpłynąć na naszą percepcję tego produktu w przestrzeni publicznej? Zapraszam. Na początek muszę powiedzieć, że nigdy w życiu nie zapaliłem papierosa. Wszystko więc, co w tym filmie padnie na ich temat, jest oparte na naukowych pracach. Nie będę też wyjaśniał mechanizmu powstawania uzależnienia. O tym jest osobny materiał, który znajdziecie w karcie... i w opisie filmu. No, a teraz do rzeczy. Historia palenia jest bardzo długa. Sięga 5000 lat przed naszą erą i była związana początkowo z rytuałami plemion pierwotnych. W kręgu cywilizacji zachodniej znany był zwyczaj wdychania oparów spalanych ziół w celach leczniczych i ochronnych. Tytoń do Starego Świata sprowadzili dopiero w XVI wieku Hiszpanie. João Nicot, od którego nazwiska nazwę wzięła nikotyna, francuski ambasador w Portugalii sądził, że palenie tytoniu ma pozytywny wpływ na zdrowie. Sprowadził więc roślinę do Francji. Stamtąd dostała się ona do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Początkowo do palenia wykorzystywano fajki. Począwszy od 1830 roku, rozpowszechniać zaczęło się rozwiązanie z Nowego Świata, jakim było owijanie tytoniu w liście. Prawdziwy boom nastąpił w czasie wojny krymskiej, gdy popularne stało się zawijanie tytoniu w skrawki gazet, na wzór tego, jak robili tureccy żołnierze. Popularność papierosów to jednak domena XX wieku. Wówczas producenci zaczęli tworzyć łagodniejsze papierosy, których dymu łatwiej się wdychało. Pierwsze naukowe podejrzenia co do szkodliwego działania papierosów pochodzą z nazistowskich Niemiec. Tak, III Rzesza robiła coś dobrze. Tam miały miejsce pierwsze centralnie koordynowane ruchy zniechęcające do palenia. Twarde dowody pojawiły się w latach 50. Tak na marginesie, to właśnie dzięki lekarzom, a w zasadzie dzięki danym dotyczącym palących lekarzy, którzy dobrowolnie wzięli udział w takim trochę ankietowym, korespondencyjnym badaniu. Na ich podstawie okazało się, że w latach 1951-54 na raka płuc, czy generalnie dróg oddechowych, umarło zdecydowanie więcej tych lekarzy, którzy na początku zadeklarowali się jako palacze. Dziś związek palenia papierosów z wieloma przykrymi i śmiertelnymi chorobami jest z naukowego punktu widzenia niepodważalny. Co roku papierosy są główną przyczyną nawet 8 milionów zgonów, a palacze tracą od kilku do kilkunastu lat życia na swoim nałogu. Średnio. Dlaczego? No to proste i skomplikowane jednocześnie. W tytoniu jest mnóstwo organicznych związków chemicznych. Do tego, gdy papierosy palimy, czy papierosa palimy, dostarczamy do takiego złożonego układu ciepło, które napędza reakcje chemiczne generujące niekiedy nowe molekuły, generujące powstawanie nowych molekuł. Jeżeli dołożymy do tego, że temperatura spalania nie jest równomierna, co na te reakcje wpływa, oraz że w różnych częściach papierosa różna będzie dostępność tlenu do reakcji spalania,
czy mówiąc ogólnie utleniania, mamy przepis na niewyobrażalną wręcz liczbę substancji chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. Nie powinno więc nas dziwić, że pośród tysięcy zidentyfikowanych do tej pory substancji znajdujemy takie, które są kancerogenne, rakotwórcze. Tworzy się też czad i sadza. Co można z tym zrobić? Najlepiej byłoby nie palić. Nikotyna jest jednak niestety silnie uzależniająca. No właśnie. Nikotyna. Palacz tak naprawdę pragnie nikotyny. W uproszczeniu, ale jednak. A gdyby oddzielić nikotynę od dymu, można ją podawać w plastrach albo w gumie do rzucia. Wtedy tylko nie za szybko się wchłania. Przy paleniu przekracza barierę krew-mózg już w kilka sekund. W kilka sekund od pierwszego zaciągnięcia się papierosem. To może spróbować zachować drogę dostarczania nikotyny, ale zrobić to jakoś inaczej. Może rozpuścić nikotynę w czymś, ogrzewać to coś i wdychać aerozol razem z nikotyną, ale żeby to coś było z założenia nieszkodliwe, a jak będzie gorzkie, to dodamy jakieś składniki smakowe. Bum. Wymyśliliśmy e-papierosa. To znaczy współczesnego e-papierosa. Już od lat 60. XX wieku proponowane były różne wersje elektronicznych, czy raczej bezdymnych papierosów. Od tamtej pory przeszliśmy przez kilka generacji takich produktów i dziś najczęściej działają one w opisany wcześniej sposób. Podgrzewają roztwór zawierający nikotynę, tworząc aerozol, który także nikotynę zawiera. Roztwór ten nazywany jest likwidem i zawiera najczęściej glikol propylenowy lub glicerynę, która jest nośnikiem nikotyny, wodę, etanol, rzecz jasna nikotynę i dodatki smakowo-aromatyzujące. Na papierze wygląda to super, prosty, przewidywalny, bezpieczny skład, tak? Nie. Gliceryna i glikol pod wpływem temperatury mogą ulegać rozkładowi do substancji o działaniu rakotwórczym czy potencjalnie rakotwórczym. Czasami są to te same cząsteczki, co w konwencjonalnych papierosach, choć to trzeba uczciwie przyznać na dużo niższym poziomie stężeń. Dodatkowo, likwid w czasie podgrzewania jest w kontakcie z metalowymi elementami i istnieją badania wskazujące, że stężenie metali ciężkich, takich jak nikiel i ołów, we krwi i płynach ustrojowych e-palaczy, chyba mogę tak powiedzieć, jest podobne lub wyższe niż w przypadku palaczy konwencjonalnych papierosów. Już przed podgrzaniem zresztą w niektórych likwidach namierzono arsen czy ołów. Zdarza się, że dodatki, te smakowe dodatki, mogą szczególnie sprzyjać przenikaniu metali ciężkich do płynów ustrojowych. Taki maltol etylowy, aromat waty cukrowej, ułatwia transport miedzi do hodowanych w warunkach in vitro, tutaj podkreślę, komórek płuc. W sensie w badaniach in vitro. Aerozol też nie ma wcale takiego prostego składu, jak mogłoby się wydawać. Glikol plus substancje aromatyczne to wystarczająco złożony z punktu widzenia chemii organicznej układ, aby po podgrzaniu generować gro nowych substancji. Może być ich nawet 2000. Sama nikotyna wcale nie jest tylko uzależniająca. W małych dawkach działa stymulująco, ale generalnie mamy wszelkie podstawy, żeby nazwać ją silną neurotoksyną, która najprawdopodobniej znajduje się w roślinach jako forma ochrony przed owadami. Neonikotynoidy, popularne insektycydy, o których też niedługo zrobię taki update w odniesieniu do pszczół, nazywają się tak nie bez przyczyny. Ludzie zbierający tytoń gołymi rękami, zwłaszcza rano, gdy roślina jest zwilżona rosą, zatruwali się nikotyną, gdy ta wchłaniała się w zbyt dużych ilościach przez skórę. Dawka nikotyny zawarta w średniej buteleczce likwidu może być niebezpieczna dla życia np. dziecka. U kobiet w ciąży nikotyna powoduje przedwczesne porody i niską masę urodzeniową dzieci. U nastolatków, jak każda substancja o działaniu uzależniającym, silnie wpływa na rozwój bardzo plastycznego jeszcze mózgu.
W szczególności mówię tu o częściach odpowiedzialnych za koncentrację, uczenie się, nastrój i kontrolę impulsów. I to jeszcze nie wszystko, bo nikotyna może sprzyjać rozwojowi raka. Nie wywoływać raka, ale sprzyjać jego rozwojowi. Wiąże się z receptorami, które pomagają w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. I bywa, że złośliwe nowotwory są w tym szczególnie dobre, a więc ten proces przyspiesza w ich przypadku bardziej niż w innych tkankach organizmu. I tak, niewykluczone, iż dzieje się to już przy stężeniu, jakie we krwi można uzyskać paląc papierosy lub wapując. Zawsze oczywiście można stosować likwidy bez nikotyny, ale po pierwsze nie bardzo rozumiem po co, chociaż to jest subiektywna opinia, a po drugie już obiektywnie, to, że ktoś powie, iż likwid jest bez nikotyny, niekoniecznie to oznacza. E-papierosy pojawiły się bowiem w takim społecznym systemie, który był zupełnie na nie nieprzygotowany. Mam na myśli nie tylko skierowaną do młodzieży reklamę, ale brak instytucji, które mogłyby je odpowiednio kontrolować i w przypadku wykroczeń karać producentów. Efektem tego jest na przykład obserwacja australijskich naukowców, którzy namierzyli nikotynę w 6 z 10 przebadanych likwidów, które były reklamowane jako beznikotynowe. Jest jeszcze coś takiego jak EVALI, czyli E-Cigarettes or Vaping Associated Lung Injury. Jest to stosunkowo nowa jednostka chorobowa, objawiająca się ostrym uszkodzeniem płuc. Manifestuje się na przykład kaszlem, bólem w klatce piersiowej, płytkim oddechem oraz przyspieszonym biciem serca. Jak sama nazwa wskazuje, przyczyną jest najprawdopodobniej wapowanie. W Stanach Zjednoczonych z tego powodu zmarło do tej pory co najmniej 68 osób. Jednym z winowajców jest najprawdopodobniej octan witaminy E, który choć generalnie nieszkodliwy, okazuje się działać destrukcyjnie na układ oddechowy przy wdychaniu. Stosuje się go w likwidach zawierających THC jako substancję wspomagającą rozpuszczanie tegoż THC. Czy więc w świetle tego wszystkiego powinno się postulować zakaz stosowania e-papierosów? Albo przynajmniej stawiać je w jednym rzędzie, w jednym szeregu z klasycznymi papierosami? No nie. Nie ulega wątpliwości, że wapowanie dostarcza do organizmu mniej substancji rakotwórczych. Nie powstaje przy tej okazji czad ani sadza. Aerozol jest mniej stabilny niż dym, więc możemy spodziewać się mniejszej uciążliwości z punktu widzenia biernych palaczy. I są też przesłanki, które świadczą o tym, że ten produkt może pomóc rzucić palenie klasycznym palaczom. Badania pokazują, że radzą sobie z tym e-papierosy lepiej niż plastry czy gumy zawierające nikotynę. Tak, wiem. Ja tu powoli robię podchody do podsumowania, a jeszcze nie wspomniałem nawet o podgrzewaczach tytoniu, czyli IQOS-ach. Wspomnę więc teraz, tylko musicie wiedzieć, że czas, jaki upłynął od wprowadzenia e-papierosów na rynek, nie jest wcale taki długi i żadne podobne produkty nie były wcześniej badane. Ta technologia, ta kultura wapowania wzięły naukę i świat trochę z zaskoczenia. Nie są z nami jakoś długo, stąd brakuje jeszcze badań, które mogłyby coś powiedzieć o długofalowych skutkach regularnego wapowania. Podgrzewacze tytoniu mają jeszcze krótszą historię, przez co nie ma zbyt wielu badań, które ich dotyczą. My oprzemy się o 3 prace przeglądowe, które znaleźliśmy w czasie researchu. Jak taki IQOS działa? Podgrzewa tytoń, czasem z dodatkami aromatycznymi, w temperaturze niższej niż klasyczny papieros. Tworzy dym zawierający nikotynę i oczywiście wiele innych substancji chemicznych. W niższej temperaturze reakcje chemiczne przebiegające w klasycznym papierosie zwolnią. Mogą przebiegać inaczej, mogą w ogóle nie przebiegać, ale generalnie nie powinniśmy się na gruncie chemicznym spodziewać, że to zniweluje zagrożenie związane z paleniem. I dokładnie to widać w badaniach. W dymie są substancje rakotwórcze, aldehydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, będące produktem niecałkowitego spalania tytoniu. Wszystkie 529 substancji zidentyfikowanych w dymie z podgrzewaczy pokrywa się z tymi z klasycznego papierosa.
Badania sponsorowane przez Philip Morris International stwierdzają, co prawda, że aerozol, czy dym IQOS-a jest mniej szkodliwy niż dym tytoniowy, ale analizy niezależnych ekspertów w oparciu o te same dane temu wnioskowi przeczą. Czyli są naukowcy, których wielki i bogaty koncern nie kupił. Ciekawe. Wracając. Obecnie nie ma wyraźnych przesłanek świadczących o tym, iż dym aerozol z podgrzewaczy tytoniu jest mniej szkodliwy niż ten z papierosa. Jest na to zwyczajnie za wcześnie i to nawet biorąc pod uwagę dowody, jakoby ekspozycja na kancerogeny przy IQOS-ach była niższa, bo mniej szkodliwej substancji nie zawsze będzie zwiększało bezpieczeństwo. Jak ktoś może się utopić w basenie, to może utopić się w oceanie. Ilość wody tutaj akurat nie ma znaczenia, to taka dygresja. Pamiętajcie jednak, że to dopiero preludium do szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych. Może za kolejnych 8 lat znów będę robił remake, update tego materiału i może to dotyczyć również naszej wiedzy o e-papierosach. A teraz wracam do paru tam statystyk związanych z dzieciakami, podsumowanie i daję wam na dzisiaj spokój. Niestety. E-papierosy są też owiane tym wspomnianym we wstępie mirem złudnego bezpieczeństwa, który może być wrotami do wejścia w uzależnienie od nikotyny dla osób, które nigdy nie paliły takich klasycznych papierosów i przede wszystkim, co chyba najgorsze, dla młodzieży. E-papieros może bowiem wyglądać jak fajny gadżet, no nie jakaś tam boomerska fajka, po prostu coś trendy. Nie da się ukryć, że to mierzy sporo reklam. W latach 2014-2018 rozpowszechnienie e-papierosów wśród młodych ludzi wzrosło o 46%. To akurat dane z USA. W Wielkiej Brytanii 16% osób w wieku od 11 do 17 lat próbowało e-papierosów w 2022 roku i jest to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do wcześniejszych 12 miesięcy. Rozpowszechnienie e-papierosów od 2011 do 2018 roku wzrosło u uczniów czy wśród uczniów amerykańskich gimnazjów z 0,6 do 4,9%, a u licealistów, to jest oszałamiająca zmiana, z 1,5% do prawie 21%. Musimy się zgodzić, że taki trend dotyczący specyfiku wprowadzanego w dosyć niekontrolowany sposób i na dodatek dostarczającego do organizmu silnie uzależniającą substancję jest co najmniej niepokojący. Jednocześnie, gdy ten trend zauważyliśmy, zaczęliśmy działać. Czasami bardzo ostro. W czerwcu zeszłego roku amerykańskie FDA wydało decyzję nakazującą wycofanie z amerykańskiego rynku wszystkich e-papierosów firmy Juul. Firma podpadła tej agencji zresztą kilka lat wcześniej, targetując poprzez cukierkowo-owocowe smaki i krzykliwe reklamy swoje produkty do młodych osób, które nigdy nie paliły. Z tym, że stało się to też kilka lat po tym, jak ta firma miała topową pozycję na rynku, czy osiągnęła topową pozycję na rynku, więc no, już trochę w tym układzie funkcjonowała. Dodatkowo ta decyzja została sądownie zawieszona na czas apelacji. Niemniej uważam, że zwiastuje to pozytywny trend. Dane z ostatnich 2 lat ze Stanów Zjednoczonych pokazują odwrócenie tej tendencji rosnącej popularności wśród osób niepełnoletnich, jeżeli chodzi o papierosy. Ale nie byłoby tego bez odpowiedniego uświadamiania od strony naukowej, ale też takiej reklamowo-społecznej. Również tego aspektu bezpieczeństwa, o którym dziś trochę opowiadałem, czy również uświadamiania dotyczącego tego aspektu bezpieczeństwa, o którym dziś trochę opowiadałem. I to jest być może powód, dla którego warto ten film udostępnić. Ale to wasze życie, nie będę wam mówił, co macie robić. Ja powiedziałem, co powiedzieć chciałem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.